czytałem u nasze książki, to czasami jest tak, że wszyscy je czytali, to byłoby trochę niedobrze. I dlatego mam takie ambiwalentne odczucia i cieszę się, że moja wnuczka przeczyta Pęska w tak ładnym wydaniu, a może później i pana Toma, od którego ja zacząłem w ogóle chyba swoje lektury wszystkie, a może i Marcel Janka, Majster Klepkie, może coś jeszcze innego. Ale z drugiej strony sobie myślę, że trochę szkoda, że tylu będzie już te wersonologów, te wersonistów, bo nie sposób tego wersona przeczytać i zostać gdzieś z boku. I to nie tylko dlatego, że był to pisarz niezwykle